Drodzy, przed chwileczką chrześcijańska telewizja internetowa została uhonorowana nagrodą imieniem księdza Leopolda Otto. I chcemy serdecznie podziękować redakcji Zwiastuna Ewangelickiego za dostrzeżenie naszej pracy i naszego wkładu w życie i działalność Kościoła. Dziękujemy wszystkim Wam, którzy jesteście z nami już prawie od 10 lat, ale też tym wszystkim, którzy towarzyszycie nam na różnych etapach rozwoju naszej telewizji i tak naprawdę tworzymy wspólnie społeczność internetową. Dziękujemy za wszystkie komentarze, maile, subskrypcje, pytania duszpasterskie. Dziękujemy po prostu, że jesteście z nami. Dziękujemy, drodzy Wam. Mówię teraz do tych, których nie widzicie, a którzy obsługują w tej chwili sprzęt internetowy, o właśnie, tak przed chwileczką widzieliście, którzy pomagają w tym technicznym aspekcie działalności chrześcijańskiej telewizji internetowej. Drodzy, dziękujemy Wam wszystkim, duchownym i nieduchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którzy pomagacie w przygotowywaniu różnych audycji chrześcijańskiej telewizji internetowej za Wasz wkład. W szczególności chcę teraz podziękować Marcinowi Markuli za to, że czuwasz nad nami i gonisz nas z codziennikiem biblijnym. Drodzy, jeszcze raz serdeczne podziękowanie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I na koniec najważniejsze podziękowania to całe nasze działanie, czy nasze wspólne działanie nie byłoby możliwe bez tego, który błogosławi. I bardzo dziękujemy Panu Bogu za to, że nas prowadził, inspirował i mamy nadzieję, będzie dalej prowadził w głoszeniu Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie. Zostańcie z Bogiem, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.